Dzień dobry, witam serdecznie na naszej konferencji. Witam w Muszynie na podsumowaniu projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Witam przede wszystkim naszych gości, pan Jan Golba, burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Dzień dobry, panie burmistrzu. I pan Mariusz Rymarczyk, prezes przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółka z OO w Muszynie, organizator tej konferencji i inwestor przedsięwzięcia, o którym będziemy dzisiaj mówić. Witam, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Panowie, gmina uzdrowiskowa, dbałość o ekologię, priorytety zielonej gminy, to między innymi gospodarka wodno-ściekowa. Przedsięwzięcie, którego jesteśmy już blisko zakończenia, bardzo wpisuje się w politykę i w priorytety gminy Muszyna. Panie burmistrzu, przeprowadzenie tego typu inwestycji z takim rozmachem to był pomysł, który dojrzewał tutaj latami. Znaczy, to była przede wszystkim konieczność, dlatego że no Muszyna miała już bardzo niewydolny układ, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, zarówno jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków, jak również ujęcia wód, sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową. Trzeba powiedzieć, że ostatnie inwestycje, jakie były realizowane na terenie Muszyny, to lata 2000 z tego zakresu, a jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, to są lata 60., czyli to było już bardzo mocno technologicznie zaawansowane urządzenia, które praktycznie rzecz biorąc nie dawały nam nie tylko możliwości rozwoju, nie tylko zapewnienia właściwej jakości wody, nie tylko spełnienia norm związanych z gospodarką właśnie tą ściekową, czyli uniknięciem płacenia kar, ale przede wszystkim zapewnieniem tych norm, jakie są związane z ochroną środowiska. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta inwestycja to jest największa inwestycja komunalna w skali Muszyny, jaka kiedykolwiek się zdarzyła. Zarówno jeżeli chodzi o wartość tej inwestycji, jak również jeżeli chodzi o zakres całego tego przedsięwzięcia, bo nigdy w historii nie zdarzyło się tak, żeby objąć całym takim przedsięwzięciem inwestycyjnym no niemalże wszystko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, czyli praktycznie budowę nowej oczyszczalni ścieków, nowych ujęć wody, i to dwóch ujęć wody, następnie stacji uzdatniania wody, przepompowni, które zostały zmodernizowane i zbudowane już według tych nowoczesnych, bardzo nowoczesnych rozwiązań, ale i zbiorników wodnych, rewitalizacji sieci kanalizacyjnej, czyli przebudowy, uszczelnienia tej sieci kanalizacyjnej, również przebudowy sieci wodociągowej i nawet budowy nowych odcinków sieci wodociągowej, aczkolwiek to nie było priorytetem w tym przedsięwzięciu, bo ta sieć wodociągowa stanowiła jak gdyby uzupełnienie tej całej inwestycji. To oznacza, że Muszyna dzisiaj ma zrealizowaną inwestycję, która będzie bardzo ważna dla przyszłości Muszyny, dla jej mieszkańców. Dostarczymy, czy dostarczamy im już bardzo dobrej jakości wodę, odbieramy ścieki, każdy ma możliwość podłączenia się oczywiście w tych miejscach, w których to jest możliwe, ale trzeba powiedzieć, że Muszyna jest skanalizowana, jeżeli chodzi o gminę, w 92%, czyli to jest ewenement, można powiedzieć, w województwie małopolskim, ale myślę, że i na skalę ogólnopolską. Trochę inaczej wygląda to w gospodarce samej wodnej, czyli jest to zabezpieczenie na lata, co najmniej na 30 lat do przodu, wszystkich spraw, które się wiążą z gospodarką wodno-ściekową i dają możliwość rozwoju Muszyny zarówno pod względem turystycznym, jak również funkcjonowania miasta.